Siemano Mordki, Kalos z tej strony. W tym filmie pokażę Wam, jak pozbyć się lagów w CS2. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że każdy będzie musiał indywidualnie spojrzeć na swoje podzespoły komputera i pobawić się troszkę ustawieniami. Jeżeli moje metody Wam pomogą, strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz oraz zostawcie suba na kanale. Tyle ode mnie, także przejdźmy do pierwszego sposobu. Pierwszą rzeczą, od której sobie zaczniemy, jest jakby tego pełno na YouTubie, więc tak tylko dla przypomnienia, parametry startowe i... Najważniejszą rzeczą, którą musicie sobie ustawić, oczywiście wszystkie komendy będziecie mieli podane w opisie. Macie tutaj taką komendę jak wątki. Ja mam to ustawione na 8, ponieważ aktualnie jestem na nowym kompie, gdzie tego jeszcze nie ustawiłem. Działa mi to na razie wszystko ok na tych komendach. I moim zdaniem rzecz najważniejsza. To jest skierowane do osób, które mają kartę od NVIDIA. Nie wiem, jak jest na AMD. Klikacie prawym przyciskiem myszy na pulpicie, panel sterowania NVIDIA. Czekamy chwilę, aż się włączy i macie zarządzaj ustawieniami 3D. Robicie sobie ustawienia programu i tutaj musicie wybrać z listy CS2. Jeżeli on się Wam nie pokaże, wejdźcie sobie najpierw w CS-a, kliknijcie sobie dodaj i Wy tutaj będziecie mieli zakładkę CS2. Zjeżdżacie sobie praktycznie na sam dół i macie coś takiego jak tryb niskiego opóźnienia. Domyślnie on może być ustawiony na ultra albo wyłącz. Ustawcie sobie to na włączone. I powiem Wam szczerze, że to mi mega pomogło. Na deathmatchach wiadomo, czasami są jakieś tam sekundowe lagi, no ale to już jest wina optymalizacji gry. Ale jeżeli wcześniej mieliście naprawdę takie mega ścinki, że zaczynaliście strzelać albo coś się działo, polecam sobie włączyć tą opcję, nie wyłączyć. I powinno Wam to pomóc. Także teraz sobie przejdźmy do ustawień CS-a i do komend w CS-ie. Dobra, jak już jesteśmy w CS-ie, wchodzimy sobie w ustawienia. Zaawansowane ustawienia obrazu. I teraz tak, tu jest troszeczkę zabawy. Szczegóły modeli tekstur ja mam ustawione na średnie. Shader mam na wysokie, bo zauważyłem, że między niskim a wysokim jakby nie ma mega różnicy w FPS-ach, a jest dużo gorsza jakby jakość tych smoke'ów i skinów, więc... Tutaj musicie sobie zobaczyć, czy Wam będzie chodzić to na niskich, czy na wysokich. Ogólnie tymi ustawieniami się pobawcie. Ja wychodzę z założenia, że między wysokimi a bardzo niskimi nie ma znaczenia, więc polecam sobie ustawić to na średnie, shader ustawić sobie na wysoki. Okluzja otoczenia dajecie na wyłącz. Zwiększ kontrast graczy dajecie na włączone. High Dynamic Range. Ja mam to ustawione na jakość. Możecie ustawić to na wydajność. Ja nie odczuwam jakiejś mega różnicy, aczkolwiek na poprzednim komputerze czułem różnicę, jak miałem na wydajność, więc polecam tutaj ustawić sobie to na wydajność. Super Revolution. Ja mam wyłączone najwyższa jakość. Testujcie sobie to z wydajnością, ewentualnie równowagą, ale tak nie polecam za bardzo bawić się tą równowagą, tylko ustawić ewentualnie albo najwyższa jakość, albo wydajność. Tryb niskiego opóźnienia NVIDIA Reflex to musicie mieć wyłączone. Ostatnią rzeczą, która może Wam pomóc, są dwie komendy, jak już wejdziecie sobie do CS-a i na mecz, tylko uwaga, albo musicie to dodać sobie do konfigu, albo wpisywać to za każdym razem już jak będziecie w CS-ie w meczu, że jakby nie wpisywać tego co mecz, tylko jak już wejdziecie na CS-a, będziecie w danym meczu, to wtedy możecie sobie to wpisać. Pierwsza komenda CL podłoga update rate dajecie na 128, drugą komendą jest CL interpretio dajecie sobie na 1. I to są dwie komendy, które mi pomogły. Widziałem, że jest więcej tych komend, ja ich nie testowałem, ponieważ one mi jakoś dużo nie dały, a te dwie komendy dały mi bardzo dużo, także je mogę w 100% polecić. I to by było na tyle w tym krótkim poradniku. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam pomogło. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale wraz z dzwoneczkiem i widzimy się już w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Siemanko!